Szanowni Państwo, jeszcze chwilka, bo sytuacja jest mianowicie następująca. Ja w poprzednim odcinku obiecałem, że dziś będzie citera węgierska i że ją nastroję, tych strun trochę jest i trochę się nie wyrobiłem, ale zaraz jakby już tu wszystko będzie tak, jak ma być. O, dzień dobry. W dzisiejszym odcinku citera węgierska, czyli węgierski rodzaj cytry. Chciałbym też w tym odcinku pokazać trochę też sobie, że, ale też mam nadzieję, że Państwa uda mi się do tego przekonać, że citera to instrument tak pięknie brzmiący, że nawet najbardziej banalna melodia brzmi na nim pięknie. I potem jeszcze chciałbym odpowiedzieć na pytanie, czy na citerze da się zagrać jak na gitarze elektrycznej. Także takie rzeczy by były w dzisiejszym odcinku. Jeśli ktoś z Państwa czuje się zainteresowany tematem dzisiejszego odcinka, to zapraszam. Wszystko gra szósta. Startujemy. Oż do kroćset, prawie zapomniałem. Sponsorem dzisiejszej kawy jest ciocia Ira z Lublińca. Serdecznie dziękuję i jeszcze serdeczniej pozdrawiam. Raz, dwa, trzy. Nie wiem, czy mnie słychać. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Chyba mnie słychać. Strasznie się tu pyli, kurczę, od tego remontu. Citera to węgierska odmiana cytry, instrumentu, który właściwie swoje różne wersje ma na całym świecie. Są cytry europejskie, są cytry azjatyckie, amerykańskie. Ja ich oczywiście wszystkich nie mam, ale postarałem się dzisiaj zebrać trochę różnych instrumentów, żeby pokazać różnorodność tego typu instrumentu. Citera węgierska to taki instrument, na którym gra się melodię, dociskając struny do progów, a reszta strun to są tak zwane burdony, którymi ozdabia się melodię. Ja ją teraz tylko tak roboczo trzymam jak gitarę, żeby ją lepiej było widać w kamerze, natomiast na citerze gra się w ten sposób, że kładzie ją się na kolanach lub na stole. Oczywiście jeśli ktoś by się nauczył grać tak jak na gitarze, to czemu nie? Ja tak nie umiem, więc stosuję raczej tradycyjny sposób trzymania citery, jednak staram się też bardzo często grać na citerze rzeczy mocno nietradycyjne, do czego jeszcze chyba wrócimy właśnie na końcu tego odcinka. Citera jest określana jako jeden z najstarszych instrumentów folkowych. Wzmianki o tym instrumencie w kronikach pojawiają się już gdzieś około XIII wieku. Oczywiście przyjmowała różne formy, niemniej jakby właśnie taka zasada, że część strun z progami, część strun jako burdony obowiązuje właściwie od początku jej istnienia. Znalazłem taką informację w internecie, że dawniej właściwie każdy pasterz na Węgrzech czy każdy gospodarz potrafił jakiś rodzaj citery zrobić. Był to instrument bardzo powszechny i co ważne, do dziś jest na Węgrzech bardzo popularny. Mój został wykonany przez pana, który się nazywa Kovács László. Nie wiem, jak się czyta po węgiersku, bo jeszcze raz spróbuję. Kovács László. Być może ktoś, kto zna węgierski, stwierdzi, czy to dobrze powiedziałem, czy nie. W każdym razie potem stał się instrumentem też używanym podczas wesel. Citera jest dość głośna, więc jest świetnym akompaniamentem do tańca, ale i też citera najczęściej w tradycyjnej formie była używana jako akompaniament do śpiewu. To znaczy tę samą melodię grano na citerze i śpiewano. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, ale jakaś stopa mi się na makatce pojawiła. Prawdopodobnie numer 40. No w każdym razie chciałbym teraz wrócić do tezy postawionej przeze mnie na początku odcinka, w której to stwierdziłem, że
Citera jest tak pięknie brzmiącym instrumentem, że nawet najbardziej banalna melodyjka może na tym instrumencie zabrzmieć pięknie. Zastanawiałem się, jaką melodię wybrać, żeby właśnie była taka prosta, banalna, powszechnie znana, i postanowiłem pójść na maksa i wybrałem melodię W laskotek na płotek. Gdyby ktoś chciał więcej dowiedzieć się o Citerze, to w komentarzu znajdziecie dwa linki do węgierskich stron, na których można znaleźć więcej informacji na temat tych instrumentów. A teraz chciałbym jeszcze wrócić do pytania, które zadałem na początku naszego spotkania. Czy Citera może zabrzmieć jak gitara elektryczna? No właśnie, okazuje się, że może. Pozwólcie, że zaprezentuję w związku z tym moją formę muzyczną, której nadałem tytuł Davulera. W tej formie muzycznej, której właściwie nie nazwałbym nawet utworem, bo to bardziej taka próbka brzmień instrumentów, które użyłem, pojawiam się również taki oto flet, który jest pewnego rodzaju hybrydą muzyczną, ponieważ wykonany przez kanadyjskiego producenta z bambusa, czyli raczej Azja, i nastrojony w arabskiej skali Hijaz. Będzie też bęben pochodzący z Turcji, którego nazwy na razie nie wymienię. Wrócę do tego na końcu odcinka.
A nam została jeszcze dzisiaj zagadka. Celowo nie wymieniłem nazwy tego bębna tureckiego. I teraz uwaga, bo zagadka jest trochę zawiła. Nie pytam o nazwę tego bębna. Zagadka brzmi tak. Skąd wzięło się słowo davulera, czyli tytuł zaprezentowanej przed chwilą przeze mnie mojej formy muzycznej? A dzisiejszy odcinek też pięknie ozdobiła kolorowa makatka zdobyta w Ciucholandzie. Nie przeze mnie, zdobywczynią z Ciucholanda tej makatki jest Aga P. Znakomita wokalistka, raperka, również już teraz producentka muzyczna, którą zamierzam też zaprosić do jednego z moich odcinków. Aga P. serdecznie pozdrawiam.